ustawił Głowacki lewa noga, ale nad poprzeczką. Już powoli, powoli tak zaczyna łapać. Jeżeli dobrze zauważyłem, już rzut z autu. Rejman z daleka, rykoszet i pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny. To jest właśnie pokaz tego. Piłkę wypychany młodzieżowiec Stali Rzeszów. To środkowanie na pole karne, bliski zamknięcia tej akcji Głowacki. Sięgał także piłki głową Pieczara. No, często nawet Damian Kostkowski przychodzi na połowę rywala i zostaje na własnej połowie tylko Kaczorowski. Sylwestrzak, piąstkuje Sujecki. Takie trochę niepewne to piąstkowanie Sujeckiego. Częstochowa, Szczepanek, dobre dośrodkowanie, strzał i broni to Sujecki. Strzelał Piotrek Głowacki. Ta piłka na Embalo. Embalo w pojedynku z górą. Embalo wygrywa ten pojedynek. Embalo, będzie pozycja do strzału. Embalo, nadal Embalo, zamieszanie i 0-1. No niestety to jest to, o czym mówiliśmy. Aż po górę. Teraz Głowacki ma czas na dośrodkowanie. To też czyni Głowacki! No i właśnie, jak ma czas, jak ma miejsce na dośrodkowanie, to wychodzą właśnie takie. Kłos ustawiony przed polem karnym. Dośrodkowanie na krótki słupek. Dobry pomysł. Uczaił się tam Kostkowski. Widać, że to... Embolo. Tam też był drobny faul, ale teraz błąd. Przejęcie piłki przez Olimpię Grudziądz i rusza prawą stroną zawodnik Olimpii Grudziądz z polu karnym. Świetna interwencja Wiktora Kaczorowskiego. No, jest na posterunku. Nie wiem, nadzieję, że to pierwsze śliwki robaczywki w przypadku Damiana Michalika i kolejne dryblingi będą już skuteczne. Głowacki strzał po ziemi i niepewna interwencja Sujeckiego. Przeleciała mu ta piłka między rękawicami. A Olimpia odważnie w drugiej połowie. Nie wyszło na drugą połowę bronić wyniku. Tylko stara się sama kreować sytuację i znowu groźnie pod bramką Stali Rzeszów. Rzeszów dobra z akcją. Piłka prostopadła. Wiktor Kłos sam na sam z bramkarzem praktycznie. Wiktor Kłos schodzi do środka. Jeszcze Kłos obraca się z piłku. Nadal Kłos i ponad bramką. Pomimo asysty dwóch obrońców Michalik schodzi już bliżej środka boiska. Michalik czy uderzy, czy dośrodkowuje? Michalik podaje. Olejarka odgrywa piłkę. Będzie strzał czy nie? Strzał i obok bramki. Ależ blisko był Rafał Maciejewski. Kibiców Stali Rzeszów, ale pamiętajmy, że ten czas jest ograniczony. 20 lekko ponad minut pozostało do końca tego spotkania. Wspomniany przeze mnie chwilę wcześniej Olejarka przy futbolówce. Dogrywa na pole karne. Tam zamieszanie. Gonce szukał i byłem słaby, ale nie można negować tej prawdy matematycznej. Teraz Michalik przy linii końcowej. Michalik, Olejarka próbował właśnie strzału i zablokowany. Schodzi z piłką do środka. Rejman wypatrzył Michalika, jeszcze szansa, ale zablokowany ten strzał, a mimo to musiał bardzo postarać się Sujecki, aby ta piłka nie wpadła. Stara się przejmować inicjatywę. Olejarka, dośrodkowanie, wybita piłka przez Olimpię Grudziądz. Nie, to Kostkowski jednak dostoczył do tej futbolu. Tak. To jakby możemy wymazać gumeczką szkolną. Kwestia interpretacji często. Tak jest. Gabor i dobra interwencja Kaczorowskiego. Ataków biało-niebieskich i takiego zdecydowanego pressingu wychodzi tam na lewej stronie. Zawodnik Olimpii, on właśnie oddał strzał po tym zamieszaniu niepewnej. W narożniku piłka odchodząca od bramki, ale nie doszła do żadnego dzwonka Stali. Jeszcze Michalik z woleja z powietrza, ale trafił w banery sponsorów. Strzał do Michalika, to drugie podanie znalazło odpowiedniego adresata. Michalik strzał do środka, może uderzy Damian Michalik nadal. Zagrał do Głowackiego. Michalik, ale broni to świetnie Sujecki. Ja naprawdę czuję nerwy. Wybijają Grudziądzanie. Sławek. Jest! Spalony jest. Grzegorz Goncerz.